Dzień dobry Państwu. Ja będę się starał nawiązywać trochę do wypowiedzi pana profesora i też, o ile to oczywiście możliwe, trochę ją uzupełnić. Zacznę od definicji rewitalizacji, która pojawiła się w ustawie z 2015 roku o rewitalizacji. I ta definicja mówi o tym, że rewitalizacja stanowi proces... Nie wiem, czy się da jakoś przewinąć. No dobrze. Jest. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialne, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Dlaczego zaczynam od definicji rewitalizacji? Tutaj na slajdzie mają Państwo trochę szerszą definicję przedstawioną i do niej się też zaraz odniosę, ponieważ tak jak pan profesor też w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, wciąż to pojęcie jest mylone, wciąż pod pojęciem rewitalizacji tak naprawdę pojawiają się wszelkiego rodzaju działania remontowe, nie mające tak naprawdę nic wspólnego z rewitalizacją. Więc można powiedzieć, wracając do definicji, że rewitalizacja to jest długofalowe przekształcenie obszarów zdegradowanych w takich czterech sferach, czyli w sferze przestrzennej, i tutaj mam na myśli zmiany urbanistyczne i infrastrukturalne, w sferze gospodarczej, czyli wszelkiego rodzaju nowe inwestycje wpływające na rozwój gospodarki miasta. Trzecia sfera to sfera społeczna i kulturowa, i tutaj mam przede wszystkim na myśli aktywizację mieszkańców, ale także tożsamość terytorialną, do czego jeszcze będę nawiązywał w dalszej części wystąpienia. I czwarta sfera ekologiczna, związana z rekultywacją środowiska. Tutaj oczywiście musimy mieć na uwadze to, że w zależności od tego, o jakim rodzaju rewitalizacji będziemy mówić, waga jest w różny sposób rozłożona na te cztery sfery. Jeżeli będziemy mówić o rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, to przede wszystkim ten akcent będzie padał na tą ostatnią sferę, czyli sferę ekologiczną, na rekultywację środowiska. Jeżeli będziemy mówić o rewitalizacji obszarów historycznych centrów miast, to tutaj będziemy mieli raczej do czynienia z przekształceniami w tej sferze urbanistycznej czy infrastrukturalnej. Choć to oczywiście te wszystkie cztery sfery powinny w jakiś sposób znaleźć swoje odzwierciedlenie w procesach rewitalizacyjnych. Inicjatorem tych przekształceń, tak jak już pan profesor powiedział, w przypadku takiej rewitalizacji, jak to ładnie zostało określone, samorządowej, są władze lokalne, które przygotowują pewnego rodzaju rozwiązania programowe i w ograniczonym zakresie też realizują swoje własne inwestycje, dające impuls do dalszych przekształceń obszarów. To oczywiście to ograniczenie wynika bezpośrednio z ograniczeń budżetowych sektora publicznego i tutaj myślę, że nawet nie trzeba dalej tego tematu omawiać. Przekształcenia integrują wysiłki sektorów publicznego, prywatnego, mieszkańców przekształcanego obszaru oraz innych interesariuszy, w szczególności organizacji pozarządowych czy różnego rodzaju stowarzyszeń działających na obszarze rewitalizowanym. Tu też zostało już podkreślone waga tej współpracy pomiędzy różnego rodzaju interesariuszami. I myślę, że to ma też kluczowe znaczenie i należy to podkreślić. W wyniku tych realizowanych działań obszary tracą cechy obszarów kryzysogennych i zyskują cechy obszarów ekspansywnych, włączając się w proces równoważenia rozwoju miasta, co z kolei skutkuje wzrostem pozycji konkurencyjnej miasta w stosunku do innych miast. Ja oczywiście tutaj mówię o miastach, bo to chyba jest najbardziej interesujące z punktu widzenia tej sesji, natomiast mam
mamy też gdzieś w pamięci to, że rewitalizacja dotyczy nie tylko wielkich miast, średnich i małych, ale także obszarów wiejskich, więc spokojnie możemy sobie podstawić pod słowo miasta, słowo gminę, gmina i też będzie to jak najbardziej prawidłowe. Wracając do ustawy o rewitalizacji, tam kwestia dziedzictwa kulturowego czy zabytków ogólnie też pojawia się, właściwie się nie pojawia, to znaczy pojawia się tylko w dwóch artykułach, w artykule 17, który mówi o tym, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania gminnego programu rewitalizacji, a prezydent miasta, czy też odpowiednio wójt czy burmistrz po podjęciu przez Radę Gminy tej uchwały występuje o zaopiniowanie projektu tego gminnego programu rewitalizacji do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków i ta opinia dotyczyć ma zakresu form ochrony zabytków. Oczywiście to się dokonuje w tym przypadku, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką obszaru rewitalizacji. Drugi artykuł, w którym pojawia się kwestia dziedzictwa kulturowego, czy może bardziej właśnie remontu, dofinansowania remontów zabytków, to artykuł 35, który mówi o tym, że w przypadku nieruchomości położonych w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji gmina może udzielić ich właścicielom tych nieruchomości lub użytkownikom wieczystym dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków. I to w odniesieniu do nieruchomości, które są niewpisane do rejestru zabytków, jeżeli oczywiście wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wracając do samego programu rewitalizacji, możemy tutaj powiedzieć, że rozpoczynamy go od takiej fazy diagnozy, w trakcie której agregujemy dane, sprawdzamy, czy dany teren znajduje się w stanie kryzysowym poprzez to, czy występują na nim pewne zjawiska negatywne, takie jak chociażby bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji czy kapitału społecznego, a także niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. I obszar określamy jako obszar zdegradowany, jeżeli występuje na nim przynajmniej jedno z takich negatywnych zjawisk o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzennym czy też technicznym. Ja myślę, że to jest oczywiste i tutaj nie będę tego tematu rozwijał, zwłaszcza, że też nie mamy czasu. Natomiast dlaczego mówię o tej diagnozie i dlaczego podkreślam ją tutaj na tym wystąpieniu? Ponieważ to jest etap, w którym należy właśnie zwrócić uwagę na kwestie zarówno zabytków, jak i dziedzictwa i zlokalizować dla danego obszaru i obiekty, i obszary zabytkowe, określić wiek budynków i budowli, ich stan techniczny, potrzeby remontowe i potencjalne problemy środowiskowe z nimi związane. Natomiast w ramach filara społeczno-kulturowego rewitalizacji tutaj na tym etapie diagnozy badamy uczestnictwo mieszkańców w kulturze, uzyskując tym samym taki obraz z jednej strony potrzeb, a z drugiej strony potencjału w tym zakresie. Tutaj musimy pamiętać o tym, że obowiązkowym elementem każdego programu rewitalizacji jest właśnie analiza potencjałów obejmująca zbadanie roli różnych przejawów dziedzictwa w budowaniu tożsamości mieszkańców tego obszaru rewitalizowanego. I tutaj, tak jak już sygnalizowałem wcześniej, przechodzę do kwestii tej tożsamości lokalnej, która pozwala budować poczucie wartości. Jej źródłem są oczywiście wartości materialne i niematerialne, elementy dziedzictwa lokalnego. I tutaj to odniesienie do korzeni, zrozumienie własnej historii umożliwia tworzenie takich nowych więzi społecznych,
jeżeli na danym obszarze znajdują się wymagające interwencji obiekty zabytkowe, to właśnie w oparciu o te obiekty możliwe jest realizowanie całego szeregu projektów rewitalizacyjnych, zarówno takich o charakterze podstawowym, jak i różnego rodzaju projektów uzupełniających w ramach programów rewitalizacji. I może to być też pewną zachętą dla różnego rodzaju interesariuszy, zarówno publicznych, ale też przede wszystkim prywatnych, na co też zwraca uwagę pod koniec swojego wystąpienia pan profesor Szmygin. Ci interesariusze prywatni mogą wykorzystać potencjał właśnie zlokalizowany w tych obiektach zabytkowych. I tutaj jeszcze zwróciłbym uwagę na jedną taką ważną sprzeczność, o czym właściwie też już pan profesor wspomniał, a ja może ją troszkę inaczej ujmę, że ta sprzeczność dotyczy roli zabytków i współpracy z konserwatorem w procesie rewitalizacji, bo z jednej strony właśnie wskazywany jest potencjał zawarty w dziedzictwie kulturowym i na to było już zwrócona uwaga, natomiast z drugiej strony ta ochrona konserwatorska i konieczność dokonywania uzgodnień z odpowiednimi służbami są wskazywane jako czynnik utrudniający, a czasami nawet uniemożliwiający przeprowadzenie inwestycji w ramach procesu wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego. Często ten obszar zdiagnozowany jest, który został zdiagnozowany jako obszar zdegradowany, jest bogaty właśnie w elementy dziedzictwa zarówno materialnego, jak i niematerialnego. To są zwykle budynki w złym stanie technicznym, o mało czytelnych wartościach, wymagające modernizacji. Często ta modernizacja oznacza wymianę znacznej części substancji zabytkowej na nową i bez względu na to, czy w danym budynku po realizacji projektów rewitalizacyjnych utrzymamy jego dotychczasową funkcję, czy też ta funkcja ulegnie zmianie, to współczesny sposób użytkowania zabytków na pewno też wymusi kolejne zmiany zarówno w samym tym zabytku, jak i w jego otoczeniu. I tutaj bardzo istotna jest właśnie ta współpraca z konserwatorem, która ogranicza utratę wartości spowodowanej remontami obiektów i powinna ona też przywracać zabytkowi utracone walory. Tu jeszcze bym zwrócił na dwie rzeczy na koniec uwagę. Pierwsze to jest takie badanie Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Krakowie z ubiegłego roku pod tytułem Kultura w 2019 roku. Według tego badania 60% sporządzanych przez gminy programów rewitalizacji zawiera zapisy odnoszące się do zabytków, a 42% do dziedzictwa niematerialnego. Programy rewitalizacyjne są realizowane na terenach objętych ochroną konserwatorską w 61% przypadków, a wprost są realizowane w obiektach zabytkowych w przypadku 750 gmin, bądź też bazują na dziedzictwie niematerialnym w przypadku ponad 500 gmin. I ostatnia kwestia, ja jej też z braku czasu nie będę tutaj dokładnie omawiał, właściwie tylko zwrócę uwagę na takie możliwości finansowania ochrony zabytków, rewitalizacji. Po pierwsze to dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, czy też robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru, która na podstawie artykułu 74 ustawy o ochronie zabytków może być udzielona albo przez ministra właściwego do spraw kultury, albo przez wojewódzkiego konserwatora zabytków ze środków budżetu państwa. Poza tym dotacja celowa na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na listę skarbów dziedzictwa i przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Także funkcjonujący od 1 stycznia 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Tutaj są środki na ratowanie zabytków zniszczonych lub uszkodzonych, na przykład w wyniku powodzi lub pożarów.
No i wreszcie bardzo istotne źródło finansowania to to, że zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami są zadaniami jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla i one mogą finansować, dofinansowywać działania przy zabytkach, także w przypadku zabytków, których, do których tytuł prawny posiadają inne podmioty. No i oczywiście bardzo ważne źródło finansowania, czyli województwa samorządowe ogłaszają konkursy na dofinansowanie ze środków europejskich odnowy obiektów zabytkowych. I wreszcie ostatnia z tych możliwości, o której już wspominałem, czyli wynikająca z artykułu 35 ustawy o rewitalizacji, dotycząca dotowania prac w obiektach niezabytkowych. Bardzo dziękuję za uwagę.